Katarzyna Skorupa od wielu lat występowała we włoskiej Serie A. Teraz przenosi się do rodzinnego Radomia, gdzie będzie reprezentować barwy Leclerc Moja Radomki Radom. Zastąpi Amerykankę Samantę Seliger-Swenson, która ostatecznie nie przyleci do Polski. Tłumaczy to strachem, obawami o koronawirusa, o zachorowanie. Stwierdziła, że nie zagra w ogóle w Europie nigdzie. Więc daliśmy jej kilka dni na zastanowienie, decyzję tą podtrzymała. Klub z Radomia zapowiada, że spróbuje tę sprawę załatwić polubownie, ale zgłosi to do FIVB oraz CEF, bo zawodniczka ma podpisany kontrakt, ale powiedziała, że go nie wypełni. W miejsce Samanty Seliger-Swenson klub Leclerc Moja Radomka Radom pozyskał prawdziwą gwiazdę. To radomianka Katarzyna Skorupa, która nie ukrywa, że pierwotnie nie miała jednak planów powrotu do rodzinnego miasta, gdyby nie sytuacja związana z koronawirusem. Myślę, że wszyscy znaleźliśmy się trochę w sytuacji nadzwyczajnej i zarówno Radomka, jak i ja mieliśmy zupełnie inne plany, ale życie i sytuacja covidowa zweryfikowała nasze plany. Rozgrywająca jednak cieszy się z tego, że ostatecznie zagra w Radomiu. Ja do Radomia mam ogromny sentyment, no bo tutaj się wychowałam. Do 16 roku życia tutaj mieszkałam i się wychowywałam, więc mam do tego miasta sentyment, nie ukrywam. Tym bardziej cieszę się, że w tym całym zamieszaniu i w tym całym bałaganie związanym z COVID-em wyniknęła taka sytuacja, fajny zbieg okoliczności. W poprzednich latach Skorupa grała we Włoszech. W Polsce ostatnio występowała w 2011 roku. Wraca więc do kraju po niemal 10 latach. Po takim czasie mojej nieobecności w ogóle w Polsce, mówię o graniu, to będzie bardzo ciekawe doświadczenie, nawet chociażby dlatego, że kompletnie nie wiem, muszę się wszystkiego nauczyć od zera tak naprawdę. Katarzyna Skorupa ma już za sobą pierwszy trening ze swoim nowym zespołem. Teraz czekają ją przygotowania do nowego sezonu, który rozpocznie się w połowie września.